Po godzinie 11 otrzymaliśmy zgłoszenie o rozszczelnieniu instalacji gazowej, to znaczy prowadzono prace budowlane w związku z budowaniem kanalizacji i operator koparki zaczepił po prostu w trakcie robienia wykopu o przewód sieci gazowej. Dosyć duże jednostki straży postawione na nogi. Co straż tu głównie robiła? Znaczy, zadysponowanych zostało łącznie 8 jednostek straży pożarnej, i policja i pogotowie gazowe. Naszym zadaniem było zabezpieczenie terenu całego zdarzenia, ewakuacja mieszkańców z okolicznych domów oraz postawienie kurtyn wodnych celem zabezpieczenia rozprzestrzeniania się wydobywającego się gazu. Na planach nie było tej nitki gazowej, że pracownik koparki tego nie zauważył. Czy macie to już ustalone, czy dopiero będzie to w trakcie ustalania? To znaczy, jest to w tej chwili w trakcie ustalania.